Kochani, witam serdecznie, Pepe TV, zespół Piersi. Pierwszy raz jesteście w Niemczech? Znaczy, tak, to jest pierwszy koncert zespołu Piersi po 30 latach funkcjonowania na rynku. Pierwszy koncert w Niemczech, tak. Z czym wam się Niemcy kojarzą? Jakieś takie pierwsze skojarzenie, Niemcy? Autostrady. Autobany. Skąd w zasadzie wzięła się ta nazwa Piersi? Bo nie wiem, czy to chodziło o jakieś konkretne piersi, albo... To chodziło o konkretne piersi. Piersi w zasadzie, byłeś, brak piersi. Byłeś, no. Byłeś w Berlinie, w pipszole takim. Nie, to był okres Jarocina 84 roku, gdzie była pewna osoba, która nas zainspirowała do tego, żeby tak nazwać zespół. Słyszę, te pierwsze w jednym wywiadzie też było, że jednak w tym 84 roku, kiedy powstawaliście, nie myśleliście, że to będzie aż taki długi związek, nie? Miał to być pewnie jakiś romans, a to okazało się, że jednak 30-letnie małżeństwo. No to w ogóle był taki spontaniczny wypad do Jarocina. W zasadzie jechaliśmy z innym składem, a z innym projektem, bo w innym składzie jechaliśmy do Jarocina, a w innym składzie, bo jeszcze doszedł Paweł Kukiz i tam zagraliśmy w tym składzie razem z Pawłem. I tak to się zaczęło. No to był po prostu taki przypadek. Tam pomyśleliśmy o tym, żeby w ten sposób połączyć muzykę z tekstem, łącząc muzykę punkową z tekstami socrealistycznymi, i tak to wyszło. No. Zawsze byliście zespołem zaangażowanym, nie? Czy wszyscy byliście zainteresowani polityką? Czy polityka interesuje was wszystkich, albo tylko, powiedzmy, bardziej Paweł Kukiz narzucał ten taki polityczny wymiar tego? Głównie wydaje mi się, że właśnie on miał takie tendencje, i w głównej mierze Paweł miał zapędy polityczne, my byliśmy apolityczni zawsze. Adam, a jak ty trafiłeś do zespołu Piersi? Jak? No tak jak tutaj dziadek powiedział, że Piersi w 84 roku zawiązały się przez przypadek, to ja myślę, że też w dużym stopniu przypadek stał się, że trafiłem do zespołu Piersi. To był przypadek, mianowicie ja zawsze byłem wielkim fanem zespołu Piersi, już od dawna znam się z chłopakami. 14 lat, tak? Właśnie, ja sprawdzam internet, bo w internecie piszę, że jak miałeś 14 lat, to byłeś pierwszy raz w Rzeszowie na koncercie. Jest to prawda? Tak, jest to jak najbardziej prawda. Rok 94 bodajże, Inwazja Mocy, słynna trasa radia RMF FM. Tam zespół Piersi zawitał do Rzeszowa. Ja poszedłem na ten koncert, ze mną przybyło na ten koncert około 30 osób, żeby zobaczyć moją reakcję. Niestety chyba się zawiedli, bo jak zobaczyłem zespół Piersi na scenie, pomimo tego, że tam było ogień, ekspresja, bardzo taki energetyczny koncert, stałem wmurowany, patrzyłem się na swoich idoli przez całe półtorej godziny. Później musiałem podejść, chciałem porozmawiać, niestety ochrona nie dopuściła mnie do zespołu, jedynie kolegę małego wtedy, przepraszam, wtedy, pana Marka wtedy, kolegę pana Marka wtedy spotkałem, zamieniłem z nim dwa słowa, no i tak się zaczęła nasza na pewno długoletnia znajomość, a później przerodziło się to w przyjaźń. I gdy tylko tutaj koledzy wpadli na pomysł, żeby nagrać płytę taką po odejściu lidera z zespołu, żeby nagrać płytę Piersi i Przyjaciele 2. Poczułem się bardzo zaszczycony i bardzo uradowany, jak dostałem telefon, że znajdę się w gronie przyjaciół zespołu Piersi. Tak się to po prostu rozwinęło jakoś, też przez przypadek. I jak się poczułeś, będąc pierwszy raz po tej drugiej stronie? Znaczy, jeśli chodzi o tą drugą stronę, to zdarzało mi się jako, że byłem na kilkudziesięciu, może nawet więcej, koncertach zespołu Piersi jako widz. Zdarzało mi się tak, że koledzy zaprosili mnie na scenę i występowałem z nimi, ale wtedy było gorzej, bo nie brałem za to pieniędzy. Teraz biorę pieniądze za to, więc jest znacznie lepiej.
Ale jaka była reakcja publiczności? Czy odczuwałeś to, czy zostałeś od razu przyjęty jako jeden z piersiowatych? Znaczy, przede wszystkim to prawda jest taka, że zespół Piersi był dla mnie zawsze i artystyczną inspiracją. Więc jakby płyta, którą oczywiście gorąco polecam, Piersi Przyjaciele 2, można również nabyć w sklepach cyfrowych, tak zwanych. W internecie można całą płytę kupić. Również w Niemczech jest. Również w Niemczech jest. Super. Super, bardzo się z tego cieszę. Ale w formie cyfrowej czy w formie fizycznej? Nie, fizycznej. Fizycznej. Mamy tutaj też polskie księgarnie. Super, to bardzo się cieszę. Super, jak to się u was mówi. Zupa, 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 zupa. Jakie było pytanie? O czym mówiliśmy? Jak powstała Bałkanica? Jak powstała Bałkanica? Nie, jeśli chodzi o Bałkanicę, Bałkanica powstała jak każdy utwór, prawie każdy utwór na tą płytę. Po prostu był to jeden z wielu utworów i okazało się zdaniem naszych przyjaciół, znajomych, którzy słyszeli, że stwierdzili, że ten numer trzeba po prostu jakby wybrać na numer singlowy, który poniesie całą płytę i dobrze, że mamy dużo przyjaciół, dobrze, że się ich słuchamy, bo ich decyzja, ich jakby traf i okazał się na tyle celny, że rzeczywiście nam się bardzo udało z tą Bałkanicą. Zbyszek, czy jest tak, ty 30 lat w piersiach, czy jest tak, że jest jakiś szczególny koncert, który tak szczególnie się pamięta? Pamięta się te pierwsze koncerty, one były wielkie, to były koncerty w Jarocinie 84, 85, gdzie było 20 tysięcy ludzi, to jedynie tam były takie wielkie koncerty w tych czasach. W zasadzie każdy koncert ma coś w sobie, coś, co odróżnia ten koncert od innych. Ja patrzę teraz na te koncerty, które w tej chwili są i one mnie cieszą, radują i jestem szczęśliwy, że mogę dalej kontynuować twórczość troszeczkę w innym składzie. Z nowym duchem, z nową energią. I każdy koncert w tej chwili jest dla mnie 1000 razy ciekawszy i nosi w sobie wartość, która daje mi energię i mam ochotę grać jeszcze wiele, wiele lat. A czy nadal chcecie być zespołem jeszcze zaangażowanym w sprawy społeczne też w jakiś sposób? Nie możemy się odciąć całkowicie od tego, co nas otacza. Natomiast na pewno będziemy nieco innym zespołem niż ten, który był przez 28 lat. Ale to wynika też z tego, że trochę się czasy pozmieniały, nie? Trochę się czasy pozmieniały, tak myślę, zresztą ja mówię, dalej polecam płytę Piersi Przyjaciele 2, bo to nie jest tylko Bałkanica, ale również są inne piosenki, które dotykają tak społecznych i politycznych problemów, że po wysłuchaniu każdy słuchacz będzie miał jakieś wyrobione zdanie, że zespół Piersi nigdy nie odejdzie od publicystyki i nigdy nie odejdzie od po prostu jakby krytykowania czegoś, co mu się nie podoba. W najbliższych chyba planach będzie to krytykowanie po prostu wszystkich hejterów, którzy wieszają psy na zespole Piersi i jakieś bierutne bzdury opowiadają, na przykład, że zespół Piersi stał się zespołem diskopolowym, bo jeszcze daleko chyba nam brakuje do takiego zespołu. A sam utwór Bałkanica, który przez niektórych jest uważany jako utwór diskopolowy, sam utwór potwierdził to, że zdaniem specjalistów z branży, muzyków, kompozytorów, producentów, ludzi, którzy zjadli zęby na muzie, został nominowany do nagrody Fryderyka. A tam jeszcze nie spotkałem się z tym, żeby jakikolwiek utwór z nurtu diskopolo, do którego oczywiście nurtu nic nie mamy, bo mamy wielu też znajomych, którzy są fantastycznymi ludźmi i robią to, co kochają. I niech robią, ale a propos właśnie tego, że z takiego nurtu żaden utwór nie został nominowany jeszcze do Nagrody Fryderyków. Więc jeśli, prawda, szanowne gremium stwierdziło, że już na takim poziomie jest disco polo w Polsce, żeby mianować do Fryderyków utwór, to gratulacje, czyli disco polo się rozwija. Disco polo Iberales.
A jak oceniacie młodych, którzy w tej chwili, bo wtedy w 1984 roku średnia wieku na wasze koncerta to było chyba 18, 20, 20 lat, nie? I jaka jest średnia wieku w tej chwili na waszych koncertach? Średnia wieku myślę, że przesunęła się troszeczkę wyżej, ale rozpiętość wieku słuchacie? Jest dużo większa. Przedtem ja bym to zawężył między 15 a powiedzmy 30 lat, tak teraz między 5 a nie wiem, 60. Na 60. Nawet mniej, bo dostajemy po prostu takie sygnały, że dzieci, które nie potrafią jeszcze dobrze siedzieć, już kiwają główkami w rytm piosenki Bałkanica. Także to jest dobry znak. To znaczy, że mamy po prostu bardzo młodych fanów i dzięki takim fanom może uda się pograć jeszcze parę lat. A jeszcze ostatnie pytanie, to mnie też zawsze interesuje. Jak odbieracie młodzież obecną? Bo w zasadzie 30 lat, tyle lat na scenie, potraficie zaobserwować pewne ewolucje wśród młodych. Czy te postawy młodzieży, która przychodzi na koncerty, która jest waszymi fanami, bo to młodych spotykacie nie tylko na koncertach, oni chcą z wami rozmawiać też pewnie na różnych spotkaniach. Czy to jest inna młodzież niż była kiedyś? Zawsze są inne czasy, ale to nie jest tak, że myśmy się nagle tutaj pojawili z kosmosu i widzimy tą różnicę tak bardzo. Ta młodzież się zmienia z roku na rok i my płynnie przechodzimy przez te zmiany. My się starzejemy, młodzież też się powoli starzeje albo dojrzewa do tej młodzieńczości. Każdy czas ma swoją siłę i my też czerpiemy tą energię z tej młodzieży i widzimy to, że mimo wszystko oni, ta młodzież chce słuchać tej muzyki, którą my gramy, chce słuchać tych tekstów, które my śpiewamy, chce być Polska, chce słuchać o Polsce i o tym, co w nas siedzi. I mimo, że młodzież jest już bardziej taka kosmopolityczna, można powiedzieć, bardziej już międzynarodowa, to jednak te korzenie polskie, jakie w nas siedzą, to czuć przy rozmowach, kiedy widzimy się z tą młodzieżą, czy jeżeli jesteśmy za granicą, czy tutaj w Polsce, jak rozmawiamy na tematy różne, Ukraina i tak dalej. Czyli skracając wypowiedź dziadka, chciałem powiedzieć, że bardzo kochamy młodzież, szczególnie takie 23-letnie blondynki. Panie, piersi do góry. Dzięki serdeczne, Pepale, Cesu Piersi i Pepe TV. Rozdzielam nasze trzody i jego koleś Krzyś, i oni, i my będziemy piwo pić. Rozdzielam nasze trzody i jego koleś Krzyś, i oni, i my będziemy piwo pić.